Siemanko, podlałem co nieco w szklarni i tak se siedzę i myślę. Pokażę wam Musa Sumatrana Zebrina Royo, które posadziłem obok siebie. Czekajcie, cofniemy. O, jeden tutaj. Odrosł coś tam nie halo i drugi wsadziłem tutaj. Ziemia, bo to też zawsze powtarzam, bo nowe osoby są, chcą uprawiać na przykład bananowce. Ziemia, 50% mój czarnoziem tutaj. No i tutaj macie skaz, to torf odkwaszony. Zaraz wam jeszcze pokażę, jak miskant olbrzymi podrósł w kastrze z Lutario Riparius. Powinno być to w tytule, ale jeszcze zobaczę, jaki dam tytuł. Jak to wygląda na obecną chwilę? No piękne, powiem wam, że to jest, jak dla mnie, jeden z najpiękniejszych bananowców po Maurelasie. Maureli są nam na dworze. Ale Maureli wygrywa, bo daje radę pod chmurką. Zebrina Royo na Żuławach Elbląskich, tu gdzie mieszkam, na dworze dostaje grzyba. Niestety, w szklarni posadziłem na środku. Tutaj lampa sobie wisi, tu wentylator. No na środku, bo przedłużyłem szklarnię, to środek wyszedł. I myślę, że one spokojnie puszczą do dachu liście w tym roku. Zobaczycie, co jakiś czas będę porównywał i pokażę wam przyrosty. Lubię robić takie testy. O, widzicie? Piękności sobie tutaj będą rosły. Wyższe nie urosną. No i przed zimą trzeba będzie oczywiście eksportować do szklarni albo do domu, bo w szklarni w tamtym roku popadały prawie do zera. Czyli odbijały od początku. Teraz tak, Lutario Riparius najpierw. Patrzcie na to. Jakie to grube wyłazi. No, konkretnie grube pały. Tutaj z tyłu w ogóle sporo. No cieńsze też są. Sporo tego wyszło. To tak, po lewej mamy Lutario, tutaj mamy miskant olbrzymi. No dużo mniejszy rośnie i tutaj też miskant olbrzymi. Ja się cofnę, żebyście widzieli dla porównania, jak to wygląda. Zobaczcie teraz, jaki jest przyrost miskanta. One podobnie były sadzone. Dobra, wróć. Tutaj było bardziej, jak to powiedzieć, tu z korzonków porozcinanych, a tutaj częściowo było więcej karpiny, rozumiecie? To też może swoje zrobiło, że tak podrosło, ale ogólnie przyrost miskanta Lutario i tak w porównaniu do miskanta olbrzymiego, tu macie posadzony, no bez porównania, nie? Bez porównania. Rośnie to jak wściekłe. Także tak to wygląda. Jestem ciekaw, jak to jeszcze podrośnie, bo już jest gdzieś tak na wysokości z kastrą 2 metrów, a te może mają 70 cm w kastrze, nie? No i dużo cieńsze rosną, jakby nie patrzeć. Takie łonie. Lutario ma moc, ale miskanta olbrzymiego można sadzić na sobie płot i nie dopuścić do rozrastania się. A znaczy koszą, co? U sąsiadów koszą sobie z brzega, to tam nigdy nie wejdzie, a tutaj no w sumie nigdy mi na działkę nie wchodzi, bo ja co 2 lata gdzieś po prostu sprzedaję nadwyżki, nie? No a tak to powolutku by się rozrastał. To jest na przykład efekt zostały. Jakieś przekopywanie, wiecie. Kto tam mnie ogląda, to wiecie, jak to było. Przekopywanie i zostało. I tam rosną sobie w marchewce. Nie przeszkadza mi to, wykopię je na jesień czy tam na zimę, nie? Także tak to wygląda. No, bambuski by się przydało zaktualizować. Poczarniały łodygi normalnie od słońca, ale fajne. Fajne to jest, naprawdę. Bez kitu, nie? Także zebrinki sobie tutaj rosną. Mam jeszcze zebrynki. Tutaj sztukę mam, nie wiem co z nią zrobić. Royo, nawóz w ziemi. Aha, robię też testy. Właśnie mieszam ziemię z nawozem Milajara Complex i wtedy sobie napisałem, czy będzie kręcić, czy nie. No piękny bordowy idzie. Także nic się nie dzieje. Tu też mam takiego mojego rojaczka. Tylko jakiś taki kulawy jeszcze blady, nie? No niestety. I to tak czasem jest, że jeden bananowiec będzie dobrze rósł, drugi będzie lipnie rósł, a to za mało korzeni miał, a to w słabszej ziemi rósł, a to się zapominało podlewać, a to no różności, no to w miejscu stoi, albo poszarpie mocniej liście, połamie i potem osłabia się wzrost. Ten był z bulwy, ten już był z odrostu. Widać nawet, że jest trochę grubszy, nie? No, także tak to wygląda. Pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie rosło. Tyle na tą chwilę, jak widzicie, podlałem aż gnój. No ale to tak co 2-3 dni trzeba w szklarni takiej konkretnie podlać. Oczywiście jakby atakował jakiś robaczek, na razie jeszcze nic nie ma, no to ciśnienie wody od spodu po liściach i naprawdę to pomaga. Tu się będzie rozwijał dopiero listek, a tu już się ładnie rozwija. No i tak to wygląda. Nie no, piękny jest.
Piękny jest, ale niestety droższy niż inne te musa, bo naprawdę przyciąga oko, jak jest dosyć duży. Zresztą zobaczycie, to będzie gitmalina przy tej tutaj palmie madagaskarskiej i jeszcze Waszyngton nitkowatej, czy nitkowanej filifera, tak? Jak się nie mylę, robusta jest bardziej odporna od grzyba i na dworze tak lipa trzymać, bynajmniej tą, co ja mam, bo co rok musiałem trzymać od grzyba, a że mam szklarnię i mam sporo więcej miejsca, dużo więcej miejsca, niedługo jeszcze powywalam tamte rośliny, z pasjoki trzeba posadzić, no to się zrobi miejsca spokojnie. No, także taki na spokojno film. Ciepło jest, no, to jest ciepło, kurde. No, pomidorki rosną, jest dobrze. Dobra, trzymajcie się, trzymaj tak kciuki, jutro mam kontrolę paszportów roślinnych, znowu pani przyjedzie. Dam znać, co tam może wyszło. Na razie.